Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. No, gratulacje przede wszystkim, to pierwsze. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję bardzo. I takie mecze się grają. Tak ja bych to podsumował, jeżeli bym to mógł porównać za te lata, co trenuję, to coś podobnego się wydarzyło w Sanoku we finale, gdy to skończyło 8-7. Po prostu wiadomo, że te bramki na jednej i na drugiej stronie tam wpadły po blendach, ale to po prostu było takie zaangażowanie zawodników, taka chęć po prostu wygrać za wszelką cenę. Z tego troszeczkę tam te blendy były. Muszę pochwalić wszystkich zawodników, że maksimum ze siebie dali, abyśmy ten mecz wygrali. No niestety blend ostateczny jsme vytvořili, zrobili, zrealizovali my. V situaci 2-1 padla decidująca branka. Ještě raz bych chtěl všem, kdo tam grali na lodě, poděkovat. Po pierwsze chciałbym podziękować kibicom. Naprawdę dla nich my dzisiaj stworzyli takie świąteczny mecz, mi się wydaje, nie? Przed Sylwestrem. Ja w swoim życiu po raz pierwszy przyjmowałem udział w takim meczu. Jestem zadowolony z chłopaków, z fizycznej formy swojej drużyny, bo wczoraj myśmy rozegrali bardzo ciężki mecz przeciwko drużynie, która grała 1-4. To jest taki najgorszy system, przeciwko któremu grać bardzo ciężko, dużo wysiłków potrzebowała nasza drużyna wczoraj. Dzisiaj myśmy grali nie gorzej, ja mówię na temat formy fizycznej niż przeciwnik. No i bardzo cieszę się, że wczoraj przegrywając 0-2 myśmy wygrali, dzisiaj przegrywając 1-3 myśmy wygrali. To świadczy o tym, że drużyna ma charakter, że chłopaki chcą. Mecz był wspaniały, dla mnie to pierwszy tytuł. Porozmawiamy może, jak będę miał tyle co pan następnym razem, nie? W Polsce chciałbym ich więcej oczywiście. No tak, ja myślę, że wszyscy zadowoleni. Dziękuję bardzo naszym kibicom. Dużo ich było dzisiaj tutaj w Krakowie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Ciężko na gorąco coś powiedzieć, ale pierwsze chciałem pogratulować kolegom z Tychów. Myślę, że spotkały się dwie najlepsze drużyny w Polsce. Daliśmy niezłe widowisko, bardzo fajny mecz. Myślę, że przegraliśmy bitwę, ale wojna o mistrzostwo będzie jeszcze długa, także przed nami jeszcze dużo takich, myślę, meczów dobrych na takim wysokim poziomie. Na pewno bardzo się cieszymy z tego pucharu. Kolejny puchar zostaje w Tychach. Podsumowując mecz tak na gorąco, no, mecz błędów na pewno z jednej, z drugiej strony. Dużo sytuacji bramkowych. Bardzo się cieszymy, że udało nam się wyciągnąć ten wynik i doprowadzić do zwycięstwa. Nasza drużyna pokazała charakter na pewno w tym meczu i to bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Wierzyliśmy do końca w to zwycięstwo i to przyniosło efekt w postaci zwycięstwa i tak jak tu właśnie Maciek Kruczek mówił, że bitwa dalej trwa i na pewno bardzo prawdopodobne, że spotkamy się w finale i walka będzie trwała dalej. A póki co cieszymy się z pucharu. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.